mama. Teraz. Ingo, witam cię ponownie. Kampania, która nas bardzo bawi, śmieszy i w ogóle wszyscy powtarzają sobie różne hasła z tej kampanii. Sklep, który się zupełnie zmienił, ale co tak naprawdę was, jurorów, przekonało, że ta kampania była efektywna? Złoto w kategorii Long Term Marketing Excellence to prawdziwe osiągnięcie. I tutaj nie było żadnej wątpliwości co do tego, że to kampania bardzo efektywna. Bo to kampania, która przez kilka lat rewolucjonizuje wizerunek Żabki, zachowując nie tylko swoją spójność i konsekwencję, ale też świeżość, kreatywność, którą tak wszyscy marketerzy lubią i cenią. Bawiąc Polaków, nawet tych, którzy są bardzo wymagający i znają się na marketingu od kuchni. Ale to również kampania, która wspierała konsekwentnie strategiczny rozwój Żabki, będąc w stanie pomieścić wszystkie nowe strategiczne projekty i priorytety, tworząc zupełnie nową jakość w retail i nową kategorię sklepu, w którym dziś wszyscy lubimy robić zakupy. Dla mnie to ogromna przyjemność wręczać wirtualnie tę nagrodę, dlatego, bo to mały sklep, który jest wielką inspiracją dla wielu marketerów w Polsce. Ogromne gratulacje dla Żabki, dla tych, którzy stoją za tą kampanią i przy okazji bardzo serdecznie pozdrawiam jurorów tej grupy, którzy tak pięknie i tak spójnie przyznali tę nagrodę. Ingo, na moim rankingu to ten tekst, a może byś się tak z Żabką ożenił, to chyba wygrywa. Natomiast wracając do samego tematu, dla EFI long term jest oczywiście bardzo ważne, bo odpowiada na pytanie, które jurorzy bardzo często zadają, czyli no dobrze, a co się stało po kampanii? No i przy długich kampaniach, przy zgłoszeniu 3 lat, no to jest właśnie dokładnie odpowiedź, co się stało. Ale jak to jest w życiu marketera? Jak często udaje się zbudować taką platformę, która przez tyle czasu działa, no właśnie, i potem po wielu latach, po 3 latach i więcej, znowu potrafi zdobyć aż tyle? Byłoby cudownie, gdyby wszyscy marketerzy w każdej kampanii mieli taki cel, ambicje i aspiracje, żeby ona kiedyś wygrała Long Term Marketing Excellence. Bo to byłyby takie kampanie, które na pewno budowałyby silne, spójne marki, bo to na pewno byłyby takie kampanie, które budowałyby biznes i to by były takie kampanie, które by zmieniały rzeczywistość, bo takie kampanie sprawiają, że nic nie jest już takie samo. Więc ja zachęcam marketerów, a do tego oczywiście marketerzy chcieliby bardzo to złoto czy jakąkolwiek nagrodę w long term dostać. Więc zacznijmy tworzyć kampanie, których celem jest złote bądź srebrne bądź brązowe EFI w long term marketing excellence. I wtedy cały marketing będzie lepszy.